Wszystko wskazuje na to, że to co najgorsze mamy już za sobą. Jeszcze dziś wieczorem będzie wietrznie, ale z każdą godziną prędkość wiatru będzie słabła aż do umiarkowanego jutro po południu. Kolejne dni tego tygodnia zapowiadają się spokojniej. Magda Mering, witam i zapraszam na szczegóły prognozy. Pogoda nad Pomorzem Gdańskim kształtuje głęboki niż z centrum nad południową Szwecją, który będzie odsuwał się nad Estonię, a potem nad Rosję, wypełniając się i tracąc wpływ na aurę w naszym regionie. Z nad Atlantyku cały czas napływać będzie ciepłe i wilgotne polarno-morskie powietrze. Ta noc upłynie przy dużym lub całkowitym zachmurzeniu. Będzie padał deszcz, a lokalnie deszcz ze śniegiem. Po północy od zachodu te opady będą zanikać. Termometry wskażą od 0 do 2 stopni. Wiatr początkowo silny i porywisty, zwłaszcza na wybrzeżu. Tam osiągnie 80 km na godzinę, potem nieco osłabnie. Ciśnienie w Gdańsku wynosi 987 hektopaskali i zacznie rosnąć. Wtorek będzie pochmurny, jeszcze rano na wschodzie może słabo popadać deszcz ze śniegiem, potem już w całym województwie bez opadów. Na termometrach od 2 do 4 stopni, podmuchy wiatru do 55 km na godzinę, stopniowo słabnące. Ciśnienie w południe w Gdańsku wyniesie 1007 hektopaskali i jeszcze trochę wzrośnie. Na Bałtyku w nocy sztorm do 10 stopni w skali Beauforta, południowo-zachodni wiatr przechodzący w północno-zachodni, w ciągu dnia słabnący 8 do 5 i 7 do 4. Dziękuję za to spotkanie. Do zobaczenia.